Cześć, witajcie w kolejnej części vloga My 5 minut i dzisiaj ponownie wracamy do kodu, do Ridera. Pokażę może troszkę Miro i modelu, bo wpadłem na pewien pomysł, żeby sobie po prostu oznaczyć slice'a, którego zamierzam realizować, bo nie wiem, tak? Otwieram teraz i zapomniałem. Człowiek ma dobrą pamięć, szczególnie ja mam dobrą pamięć, ale ulotną. Dobrze, no to tyle. Ze wstępu? Pora przejść do pracy. Kolejne moje 5 minut. A, jeszcze mam taką sugestię od Michała Bartyzela, za co mu bardzo dziękuję, żeby po prostu włączyć śledzenie kursora i muszę zobaczyć, jak to wygląda. Będzie to wówczas lepiej widoczne na modelu, tak? Czy nawet na pulpicie. Więc zaraz się tym jeszcze zajmę i jedziemy z koksem. Więc tak. Już wspominałem. Zmieniłem tutaj kursor, teraz widać ładnie ślad. Łatwiej będzie zdetektować miejsce. Szkoda, że do tego doszło dopiero teraz, gdy już przemodelowałem praktycznie większość aplikacji. Ale prawdopodobnie jak będą były zmiany, to się przyda. No i też na UI-u związanym z, na Riderze też na pewno to będzie przydatne. I jeszcze chciałbym tutaj zrobić coś ważnego, w sensie wstawić jakiś znaczek. Tak, żeby było wiadomo, w którym miejscu jestem. Żebym się po prostu nie męczył. Tak, możemy zrobić fajeczkę, możemy zrobić strzałeczkę. Jakiś arrow może. Może taka wystarczy. O, ale się ładnie zeskalowała. Teraz po prostu sobie zaznaczę, w którym miejscu aktualnie jestem. Mianowicie, nie wiem w sumie, czy wybrałem jakiegoś sound procesora. Na pewno tutaj dźwiękiem chciałem się zająć w pierwszej kolejności. I będziemy sobie rzeźbić tutaj jakieś pierwsze rzeczy. Wczoraj utworzyłem projekt, mianowicie projekt główny. I tutaj też duża zmiana, bo udało mi się skonfigurować w taki sposób Ridera, że mam taki widok prezenterski i oprócz tego konsolę. Tak? Konsolę bardzo łatwo w zasadzie zrobić. Korzystając z Ctrl Alt i S wchodzimy do konfiguracji i w Toolsach znajdziemy terminal. Wystarczy tutaj wskazać Gita, tak? I teraz, znaczy w sumie to nie jest Git, tylko Bash, nie? Więc mamy powłokę Bashową. Więc fajnie jest kolorowana. Mam tu polecenia takie jak lubię, czyli z Linuxa. Jest ok. No i oprócz tego, no troszkę się ukróciło to, co jest widoczne. Pewnie jest lepiej to widoczne. Mogę jeszcze poskalować ekran, więc w razie czego będzie fajnie. I co mi tutaj było potrzebne? Więc mam ten sound, ten projekt sound. Może sobie od razu tutaj wrzucę testy, bo nie wiem, czy odseparować testy osobno, w osobnych katalogach i tak dalej. Nie wiem, zobaczę, najwyżej będę to później przerabiał i mi coś nie styknie, ale na razie wydaje mi się, że to będzie, powiedzmy, dobry sposób. Oczywiście chcę dodać tutaj unit testy. Ciekawe, czy jest xunit. Jest xunit, bo z tego będę korzystał, bo go lubię. Bardzo proste, nie? Sound tests. I to będą projekt testów, tak? Będę tutaj pisał ewentualne testy, które już wyciągaliśmy sobie wcześniej. Mianowicie na podczas event modelingu. Zobaczymy, czy to się utworzy. Trochę to trwa. I kursor fajnie pokazuje. Mam testy. To, co muszę zrobić, to sobie podepnę referencję prawym, add reference. Tutaj muszę wskazać tylko projekt. Ups. Projekt. Projekt sound. Tak, bo testy dotyczą projektu sound, więc one będą się odnosić do sound. I w zasadzie mam tu jakiś pierwszy test, który mógłbym uruchomić. Jeszcze muszę zobaczyć, jak wygląda tutaj w Riderze odpalanie testów, bo w sumie nie kojarzę.
Pewnie trzeba będzie jakiś widoczek zrobić z boku. I... No i w sumie to tyle. Na chwilę obecną, później jeszcze dołożę sobie biblioteki w razie, ale to tak ad hoc, tak już będę potrzebował. Generalnie będę pisał testy BDD, nie będę się tutaj skupiał na testach TDD, bo jeżeli dobrze napiszę, czy tam dam jakieś skrajne, fajne przypadki na BDD, to te testy jednostkowe nie do końca są mi tutaj potrzebne, bo tak naprawdę liczy się zachowanie, liczy się efekt tego komponentu, czyli tego sonda, tak? Tutaj jeszcze będzie troszkę zrobić, trzeba rozkminy, bo ten sound ma odtwarzać dźwięk. Okej. Okay. Ale to jest przyszłość. Dobrze. Generalnie chciałbym, żeby w tym moim projekcie był podział pewien na jakąś logikę. Gdzie tutaj się tworzy katalog. I prawdopodobnie będę korzystał z Clean Architecture. To już chyba wspominałem. Więc podzielę sobie niejako mój komponent, ten malutki komponent sound, na infrastructure, tak? Czyli na infrastrukturę. Kończy mi się czas, tak można zrobiłem. Na domenę, czyli taką logikę. I jeszcze API, tak? Czyli API to będzie po prostu ten dostęp. Może nie do końca to będzie wszystko potrzebne, ale mówię, to będzie się rozwijało, ponieważ jeszcze nie mam jakiejś super ekstra wyrafinowanej koncepcji na to, jak to ma działać, albo jakiś API tu będzie może. Więc tutaj na przykład podepniemy bibliotekę do tworzenia dźwięku, napisze się jakiś adapterek albo coś tam i ten dźwięk będzie sterowany przez domenę, a do domeny będą trafiać komendy prosto z aplikacji. W aplikacji będziemy nasłuchiwać na zdarzenia, które nas interesują i podepniemy się aplikacją do jakiejś szyny, tak? Zobaczymy, co to będzie jeszcze. Okej. Oczywiście mogę sobie dodać jakieś biblioteki, bo będę chciał korzystać z Reactive Extensions. Już mi się czas skończył. Okej. Coś źle napisałem. Okej, więc trzeba zobaczyć, czy to się jakoś inaczej przypadkiem nie nazywa obecnie. Okej, okay. Microsoft Reactive Extension. Człowiek nie używał, już nie pamięta. Ale to pewnie już jutro. I dzisiaj znowu mam wrażenie, że mało zrobiłem. Oczywiście zapomniałem zakomitować zmiany, bo fajną praktyką jest, żeby zmiany w kontekście z aplikacji wykonywać w innych komitach, aniżeli w testach, tak? Czyli jeżeli dołożyłem tutaj projekt testów, to jest inny komit, tak? Nie powinno to na siebie wpływać, tak? Żeby w jednym z tych miejsc zawsze było jakieś źródło, powiedzmy, tej prawdy, tak? Albo testy są ok, a logika jest, czy tam aplikacja nie działa, albo odwrotnie, tak? Ta aplikacja działa, a testy na przykład refaktoryzuje, nie? Więc żeby to nie, te zmiany nie były wykonywane jednocześnie. To są takie best practice, tak? Tak powinniśmy robić. No i te komity będą pewnie dość często robione przeze mnie. Jak oczywiście się wdrożę. I złapię flow. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia. Na razie. Cześć. Do jutra.